Paulina Sykut-Jerzyna jest jedną z najpiękniejszych polskich dziennikarek. Ostatnio gwiazda Polsatu pochwaliła się w mediach społecznościowych efektami spektakularnej metamorfozy. Fani nie kryją zachwytu, wygląda naprawdę doskonale. Paulina Sykut-Jerzyna, dzięki swojej skromności i wyjątkowej urodzie, szybko stała się ulubienicą widzów Polsatu. Trzydziestodziewięcioletnia prezenterka stroni od skandali i w pełni poświęca się wychowaniu córeczki, Róży. Tuż po świętach młoda mama postanowiła zrobić coś dla siebie. Paulina Sykut-Jerzyna przeszła metamorfozę. Paulina Sykut-Jerzyna jest bardzo aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych. Jej konto na Instagramie, na którym regularnie pojawiają się nowe zdjęcia, obserwuje ponad 300 tysięcy. Fanów. Każda aktywność prowadzącej program Taniec z Gwiazdami spotyka się z licznymi reakcjami. Ostatnio pogodynka postanowiła oddać się w ręce Łukasza Urbańskiego, stylisty fryzur znanego z produkcji takich jak Top Model, Yo Can Dance, Master Chef oraz Mam Talent. Metamorfoza w luksusowym atelier to koszt rzędu 1000 PLN. Fryzjerzy przemienili Paulinę Sykut-Jerzynę w olśniewającą blondynkę. Włosy gwiazdy układają się w lekkie, złociste fale. Trudno uwierzyć, że prezenterka niedługo będzie świętowała swoje 40. Urodziny. Po metamorfozie wygląda o dwie dekady młodziej. Prezenterka Polsatu od pewnego czasu sukcesywnie rozjaśniała włosy. Jej znakiem rozpoznawczym stały się jaśniejsze końcówki. Teraz postanowiła całkowicie zrezygnować z głębokiego brązu. Wielbiciele zasypali ją komplementami. Pani Paulino, w blondzie wygląda pani przepięknie. Urocza z pani kobieta, napisała jedna z internautek. Jeśli anioły są na tym świecie, to pani z pewnością jest jednym z nich, zachwycała się inna. Efekt metamorfozy prowadzącej Taniec z Gwiazdami przypadł do gustu nie tylko fanom, ale także krajowym gwiazdom. Na życzliwe komentarze zdecydowały się m.in. Anna Wędzikowska, Paulina Krupińska, Katarzyna Zielińska, Beata Sadowska oraz Natalia Janoszek. Podoba wam się nowa fryzura Pauliny Sykut-Jerzyny? A może uważacie, że pogodynka prezentowała się korzystniej w naturalnym brązie?